Jesteśmy przed gmachem Muzeum Historii Żydów Polin. Na tym miejscu w końcu XVIII wieku wzniesiono koszary artylerii koronnej, a potem w drugiej połowie XIX wieku, aż do wybuchu I wojny, tutaj były koszary wołyńskie, a w okresie międzywojennym wojskowe więzienie śledcze. W czasie getta, tutaj była siedziba poczty gettowej, po rozpoczęciu akcji likwidacyjnej w lecie 1942 roku tutaj przeniósł się Judenrat z Grzybowskiej, bo Grzybowska odpadła wtedy już od getta. No i tu w tym obszarze całym koszar był areszt centralny, więzienie dla Żydów. No a już po zdławieniu powstania w getcie warszawskim tu zaczynał się obóz koncentracyjny Gęsiówka, który ciągnął się aż do ulicy Okopowej. Jesteśmy w Muzeum Polin, które leży na dawnym biegu ulicy Zamenhofa. I ta ulica jakby przebiega w poprzek muzeum. Jeżeli popatrzymy przez tą szklaną ścianę, to zobaczymy dawny bieg ulicy Zamenhofa. I ten obszar ulicy Zamenhofa, ta jej część, to była ostatnia i ostateczna droga Żydów z warszawskiego getta na Umfragplatz. Możemy ją nazwać Himmelweg. Tak jak we wszystkich obozach zagłady, ta ścieżka prowadząca bezpośrednio do komór gazowych nazywana była przez Niemców Himmelweg. Tutaj mamy warszawski Himmelweg. Przez lata to był skwer. Wiosną i latem opalali się tutaj warszawiacy. Idyliczna, plażowa atmosfera. A tędy przeszło, dokładnie tędy, przeszło 300 tysięcy Żydów z warszawskiego getta do pociągów i do Treblinki.